Szkoleniowcem wrocławskiego zespołu pozostał Krzysztof Janczak. To na jego wniosek klub dokonał kilku korekt w składzie w porównaniu do minionego sezonu. Zaszły drobne zmiany, jeżeli chodzi o zespół. Natomiast nowi chłopcy wkomponowali się dobrze w drużynę i pomalutku dążymy do wielkiej inauguracji. Także 2 tygodnie nam ostatnie zostały, to już tak naprawdę troszeczkę odciążenie, już nie takie duże ciężary w nogach, także pomalutku zbliżamy się. Przygotowania do inauguracji są już tak naprawdę na ostatniej prostej, ale jak to w życiu bywa, nie brakuje większych czy mniejszych problemów, między innymi podczas gier. Na każdym kolejnym turnieju, czy też w każdym kolejnym sparingu pojawia się coś nowego, co musimy wyeliminować i na to zwracamy uwagę. Myślę, że generalnie już zespół zrozumiał, o co mi chodzi, jakie mamy założenia i pomalutku podążamy w kierunku takim, żebyśmy byli gotowi już do gry startowej. Trener dysponuje mocną kadrą, ma po 2 wartościowych zawodników na każdą pozycję. Teraz czas walki o wyjściowy skład i gra 6-6. Już generalnie wchodzimy w fazę końcową, czyli układy szóstkowe i praktycznie w tych układach szóstkowych, ponieważ mamy dwie wyrównane szóstki, to fajnie to wygląda, można popracować. Chłopcy, że tak powiem, mocno jeszcze cały czas walczą o to, żeby wyjść w pierwszej szóstce. Myślę, że ta walka będzie trwała do samego końca i jak to ja mam w zwyczaju przez cały sezon. Także pomalutku już przygotowujemy się do tego, żeby wyjść po prostu przygotowanym na pierwszy mecz. Wszystkie zespoły poszczególnych lig, wszystkich sportów przed tym sezonem czeka sporo nowości i nerwówki, szczególnie na początku. Długa przerwa od grania może mieć wpływ na wyniki. Gwardia szykuje się na pierwszego rywala, który do Wrocławia przyjedzie z Krakowa. Pierwsze mecze są zupełnie inne niż wszystkie pozostałe, bo to po takim rozpracie, który w obecnym sezonie, w poprzednim sezonie miał, że tak powiem, około 5-6 miesięcy, to jednak to będą duże nerwy. Zdajemy sobie sprawę, że pomimo tego, że z Krakowa odeszło kilku chłopaków, to oni nadal są groźni, co potwierdzili w ostatnim sparingu z Zaksą Kędzierzyn, z Zaksą Strzelce Opolskie. Wydaje mi się, że musimy być bardzo czujni i mocno przygotowani na nich, żeby wygrać. Cel na ten sezon? Zespół jest bardzo ambitny. Plany mam ambitne. Od poprzedniego sezonu zaczęliśmy drogę do Plus Ligi i w każdym kolejnym sezonie będziemy starali się atakować to. Czy nam to wyjdzie? Ciężko na ten moment powiedzieć. Na pewno jest to drużyna, która jest w stanie wygrać ligę. Myślę, że oczywiście inne drużyny też nie śpią i też przygotowują się bardzo mocno. Mówi się o potencjalnych 3 rywalach, ale znając życie, to tych rywali będzie o wiele więcej. I z każdym meczem trzeba będzie bardzo mocno walczyć o to, żeby w każdym meczu wygrywać przede wszystkim mecze, a kolejno zgarniać 3 punkty. Także na pewno będzie to bardzo silna i wyrównana liga. Inauguracja ligi 22 września. Gwardia zacznie od meczu u siebie z AGH Kraków.